Halo, halo, hej, siemano wszystkim bliska, z tej strony HDC, nazwy kolejny odcinku z Terateka. Słuchajcie, właśnie odchodzimy od naszej stacji, gdzie tam jeszcze jakieś surowce mi się sprzedają. Teraz tak, ogólnie, jaki jest plan dalszy, jaki jest dalszy plan na wszystko, co będziemy tu robili? Oprócz tego, że dziwnie miga mi wszystko, to jest okej. No szybko rozwalimy to coś, tak? Żeby po prostu mieć z głowy. Sorry przyjacielu, ale teraz nawet i od tyłu mogę strzelać. Więc no przepraszam, ale musisz umrzeć. Co prawda nie jest to aż tak skuteczne. Nie jest to niestety aż tak skuteczne jak no wiecie, jak przód i boki, ale ten tył nawet też daje radę. Słuchajcie, plan jest taki, że jeszcze troszeczkę powalczymy sobie, po czym ja, tak jak pisaliście mi, ja popatrzę za jakimiś poradnikami dotyczącymi tych fabryk, nie? I tak dalej. I właśnie zajmiemy się troszeczkę tematem tych fabryk pewnie od następnych odcinków, przynajmniej mam taką nadzieję. No na razie, tak jak mówię, chcę jeszcze troszeczkę podbić poziom, jeżeli chodzi właśnie o poziom, nie wiem jak to nazwać, poziom strzelecki, w sensie no poziom niszczenia tychże gałganów i tyle. I tyle. O, jest, są już przeciwnicy jacyś. Idealnie do... Co to za krowa? Dobra, w ogóle muzyka jest strasznie głośno, nie? Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dobra, zgin. Pierwszy zginął z naszych rąk. Daj to koło, bo to są w miarę drogie części. Strong tank. No okej, wow! Wow, 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 już, spokój, już, leżeć, już! Dobra, teraz drugi. Drugiego na szybkości rozwalamy. Jebcie! Chyba postanowił dać, wiecie, uciec od nas. Ha, słabiak. Przyjacielu, bo ja chciałbym, żeby ta dziura już mi po prostu tu działała. Gdzie ty masz ten? Gdzie ty masz głównodowodzącego? A, tutaj jest. Dobra, dziękuję. Jaką miał nagrodę? Ja chyba to dostałem jako nagrodę, tak mi się wydaje. Dobra, niech ta czarna dziura wszystko tu wchłonie po prostu. Niech wszystko ona tutaj wchłonie, będziemy mieli dużo części zapasowych. W ogóle jakim cudem? Weź tą napraw. Te bańki nie działają tak, jakbym chciał za bardzo, zauważyłem. Znaczy, dobra, może powinienem mieć ich więcej po prostu. Na takiej zasadzie, może, kto wie. Dobra, weź to zbierz, będziemy to nieśli po prostu. Teraz tak, w ogóle nie wiem. Nie wiem niestety za bardzo, które to są. Które to są te Mine Olight Jelly, nie? Więc jest troszeczkę no lipa z tym, ale zobaczymy. W ogóle słuchajcie, dzisiaj kiedy wy to oglądacie, to pewnie parę dni temu, byłem na Good Game Warsaw czy coś takiego, nie? I powiem wam, że o dziwo, myślałem, że pójdę tam jako taki, wiecie, zwykły ziomek, a tu się okazało, że rozpoznaliście mnie i w sumie cieszy mnie to. Znaczy, no jak to się nazywa, po prostu się zdziwiłem, przede wszystkim się zdziwiłem, że ktoś mnie w ogóle rozpoznał i... Okej, widzę, że tutaj się mała pułapeczka jest. Aha, dobra, no to dobrze powiedziana mała, nie? Bo to nic strasznego, no dobra, tamten z tyłu nic nie zrobi. Dobra, po prostu, ej, zostawcie moją oponę. Dobra, no najlepiej będzie teraz w sumie stać i nic nie robić, nie? Jak tam poziom naszych baterii? Dobrze, trzyma się na wysokim poziomie dosyć.
zgiń po prostu i tyle, nie? Dziękuję, dziękuję. Zniszczyłem wszystko i nic z tego nie mam. No coś, w ogóle widzę, że pustynia na te koła za bardzo się nie nadaje. Za bardzo się nie nadaje na te koła moja, znaczy moje koła na te pustynie. Ale spróbujmy po prostu przejechać. Przejechać sobie tam właśnie. Wiecie, przez tą pustynię jakkolwiek, no bo już też trochę za późno, żeby zawrócić. Przejdziemy sobie właśnie przez pustynię i zobaczymy, co będziemy mogli zrobić. Swoją drogą, tak sobie pomyślałem, że muszę zacząć coraz to nowsze miniaturki robić, bo jak zauważyliście, miniaturki niektóre się powtarzają i to troszeczkę jest takie słabe. Czy ta pustynia będzie długo się jeszcze ciągnęła? Mam nadzieję, że nie. Okej, tam jest znak zapytania. Znaki zapytania są o tyle fajne, że stamtąd zazwyczaj my dostajemy nagrodę, no i mamy żółtych przyjaciół. Jakkolwiek by ich nie nazwać. Co to jest? Chciałbym zobaczyć, co to... nie to. Mini magnes do metalu. No, nie chcę jakoś tego chyba mocować za bardzo. Nie jestem pewien, czy by mi się to przydało jakkolwiek. O, tam coś po prawo jeszcze spadło. Okej. Dobra, trzeba ich szybko zniszczyć. Aha, no okej. Widzę, że bardzo wymagający był przeciwnik. Dobra, no po prostu, stary, każdy wie, jak to się skończy. Okej, dostaliśmy taką dłuższą ochronę, tak to mogę nazwać, czyli coś, co mi się jakoś mega nie przyda. Ale jak rozumiem, to ja teraz to mogę zakupić w sklepie, tak? Dajcie mi sekundeczkę. Tak, teraz mogę to kupić normalnie w sklepie. Co jest fajną opcją w sumie. Co jest fajną opcją, bo właśnie odblokowujemy w ten sposób sobie różne części. Więc no na pewno eksploracja tutaj w tej grze ma jakieś tam znaczenie. To trzeba przyznać. Niszczenie tych przeciwników, tych grup. No i na pewno warto byłoby pobawić się w końcu tymi fabrykami. Aha, ja miałem jakieś tutaj... O Boże. Oprócz tego, że mryga mi to jakoś dziwnie, nie? Ja miałem zadania na to, naprawdę. Miałem na to zadania. I tak głupio w sumie marnuję czas jadąc gdzieś zamiast... O, god damn it. No dobra. Trudno. Więc jednak wrócimy. Jednak... no, takie czasami fejle, wiecie. Ło, co to jest za klocek? Okej, no po prostu zgin, no i tyle, nie? No co ja tu więcej mogę powiedzieć? Dobra, teraz tak, robimy przymusowy postój. Robimy przymusowy postój na baterię, więc zrobię maluteńkie cięcie i za chwilę się widzimy. Okej, możemy podróżować już... Możemy podróżować już dalej ku naszej misji. No, ciutkę zgałganiłem, nie powiem, że nie. Ale widzę, że... Czy to jest cel naszej misji? Nie. Ale to jest coś, co chyba chcę ominąć. Chociaż, czy ja wiem... Zniszczenie tego, no, może być korzystne całkiem, nie? Bo tego dosyć sporo jest. Dobra, po prostu to zniszczmy czym prędzej, chowaj, używając jakiejś tam przewagi skalnej. Okej. Dobra, po prostu szybko to sprzątnijmy i tyle, nie? Właśnie, to mogę sobie zabrać, bo to się może przydać mi. Baterie na razie nie. Bateria na razie
Nie jest mi potrzebna. Dawaj, szybko działaj. Czarna dziuro. Czarna dziuro, proszę cię, działaj szybciej. Bang. W ogóle to jest takie czarodziejskie zaklęcie, używali ich pradawni wszyscy. A czy wolałbym to przejąć, szczerze mówiąc? Ciekawe. Widzę, że... Halo, przepraszam, maluszku. Już, dziękuję. Już mogę cię zniszczyć. Dobrze, dziękuję. Czy ja to dostałem? I co, to jest moje, tak? To jest moje teraz. A, rozumiem, na takiej zasadzie to działa. Dobra, ej, wiecie co, tak w sumie jakbyście tak patrzeć, nie? No to tak troszeczkę, no nie muszę już robić fabryki. Czy coś, nie? Ciekawe. Znaczy, no ja to po prostu wszystko rozbiorę sobie, nie? Czy coś, ale tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam po prostu. O, w ogóle mogę takim maluszkiem jechać. To też może być ciekawe. Dobra, dajcie mi czarną dziurę. Daj tam mi czarną dziurę. Czy ja dalej mogę to... Nie, ale to jest wtedy zaliczane... Okej, rozjebaliśmy wszystko, że tak powiem. No dobra, to po prostu to rozwalmy. Po prostu to sobie rozwalmy i będziemy mieli mnóstwo części. Jeśli chodzi o... jeśli chodzi właśnie o... Boże, o tworzenie tychże masz machinerii. Czy ja to... Nie, no to jak ty działasz? I co? O Boże, no tak, bo ja jestem tym maluszkiem jeszcze, nie? Dobra, wsiądź do tego dużego. Po prostu to... mógłbym cię prosić o... Czy ty będziesz za mną jeździł? Aż muszę to sprawdzić, nie? Ej, ten maluszek tak jakby chciał jechać za mną. Interesujące. Weźmy go. Po prostu tu go weźmy i jedźmy dalej. Ciekawe, jeżeli w końcu będę mógł mieć swoją, że tak powiem, taką flotę, to fajnie. To w sumie pozbądźmy się tego gówniaka. On ma jakieś fajne kółka. Znaczy, no bo wiecie, driftuje troszeczkę. Co prawda tył mam gorszy. Co prawda tył mam gorszy, ale umrzyj, przyjaciel. Dobra, dziękuję. I czy jeśli zrobię w ten sposób... To czy ty, przyjacielu mój serdeczny, czy ty za mną będziesz jeździł? Intrygujące w sumie. Ej, no i on próbuje za mną jeździć, naprawdę. Wow. Dobra, to na razie go weźmy z sobą po prostu.
Na razie go weźmy z sobą. Tam widzę, że znów jest wielkie. A tam jest kolejna taka fabryka. Inaczej, szkoda by było zmarnować taką sytuację, żeby dobrać się do dobrych części, że tak powiem. Nie, zwłaszcza, że to jest kolejna fabryka, którą możemy zniszczyć. Dokładnie tak, dobrze, przepraszam, ale ty zostajesz właśnie zniszczony na moc mojej władzy. Na moc mojej władzy już cię sprzątamy. Już tutaj cię sprzątamy. I co, jeśli to tak... Ciekawi mnie to, czy jeśli to tak rzucę tam, no nie? To czy to będzie miało jakieś tam... Okej, okay, to... O, i to przerabia, okej. Okay. Halo! Halo, halo, nie niszczcie tego! No, dokładnie tak, na nim się skupcie. No! Co to jest? Czy to jest taki dziób po prostu, żeby... wiecie? Ale ej, dobra, proszę ten, bo łatwiej będzie mi czymś takim się tu poruszać. Okej, okay, jak to działa w ogóle? Jak to działa w ogóle, zastanawiam się. Okej, okay, to przerabia mi to na surowce. Z kolei tutaj... Tutaj to zostaje w ten sposób. Odlewnia, tak? Tutaj już powiedz szczerze, kurde, tutaj już jest mega zaawansowane to. Serio. Wow, ej, naprawdę, jeżeli mielibyśmy się bawić tym, to dużo ogarniania przede mną by było, wiecie? Dobra, przesiądźmy się tutaj. Przesiądźmy się tutaj i po prostu, no, zabierzmy się za demontaż. O! Dobra, to był dobry demontaż. Halo, mój pojeździe, proszę normalnie się zachowywać. To tak, no nie, goddammit. Dobra, zastanawiam się, czy to ma jakiekolwiek połączenie z sobą, nie? Czy jeżeli miałbym dwie takie czarne dziury, czy one miałyby z sobą połączenie? Bo to mogłoby być całkiem ciekawe. Przynajmniej tak uważam jakoś, nie? Dobra, jakbym mógł cię prosić o właśnie nawet zabranie tego i tego. Troszeczkę surowców przerobiliśmy tym, co prawda. Okej, okay, no i jedziemy dalej w sumie. No może w końcu pojedziemy. Tam jest kolejna taka fabryka, no. Dobra, szybko tego pierka zniszczmy. Tak szybciutko. Szybciorkiem. Dobra. Tam jest, widzę, że kolejna fabryka, ale nie chcę mi się już do niej jechać. Boże, przydupa się, no. Moje dymne działka powinny raczej go rozwalić. Powinny, to jest takie podstawowe klucz w tym momencie. Ale słuchajcie. To
to ciekawe. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, w tym momencie to będzie koniec tego odcinka. Nie atakujcie mnie do jasnej ciasnej, no. Nie, tu powinno być coś takiego wprowadzone, że oni się mnie boją, czy coś, nie? Ale to byłoby na tyle, jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz, mile widziany, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, no i cześć.